Niewielkie rozmiary wyspy sprawiają, że jest w sam raz na zwiedzanie rowerem lub pieszo. Na wyspie znajduje się hotel, visitor center i maleńkie muzeum broni chemicznej. Nie ma tutaj żadnych sklepów ani knajp, z wyjątkiem hotelowej restauracji i sklepiku z pamiątkami, więc zapasy trzeba wziąć ze sobą. Według danych z 2007 roku na wyspie było około 300 królików, a dziś liczba ta przekracza 1000 sztuk. Czują się tutaj swobodni i chętnie zbliżają się do ludzi. Jednocześnie nikt tak naprawdę nie wie, w jaki sposób króliki pojawiły się na wyspie. Wyspa Okunoshima zyskała na znaczeniu w czasie II wojny światowej, kiedy to znajdowały się na niej fabryki produkujące broń chemiczną, przeznaczoną do walki z Chinami. Według jednej wersji króliki zostały przywiezione na wyspę celem przeprowadzania na nich eksperymentów dotyczących skuteczności trujących gazów. Uważa się, że po zniszczeniu śladów produkcji broni chemicznej pozostałe zwierzęta zostały wypuszczone na wolność. Jednak wojsko zapewnia, że po zamknięciu fabryki chemicznej wszystkie zwierzęta, które przeżyły, zostały poddane eutanazji. Według drugiej wersji dokładnie 8 królików zostało przywiezionych tutaj przez japońskich uczniów, którzy przybyli na wycieczkę. Przez lata pobytu na Okunoshimie zwierzęta rozmnażały się bez naturalnych wrogów. Ale jest jeszcze trzecia wersja, że Japończycy specjalnie przywieźli króliki na wyspę, aby ją zmienić na korzyść turystyki. Co jest prawdą, nigdy się nie dowiemy, ale ciekawa jestem, która wersja według Was brzmi najbardziej sensownie. Okay, hello. Can you hear my voice? Louder or no? Futsun. Tak? Maji? Bye bye!
Żegnamy się z królikami, których tak naprawdę nie było aż tak wiele. Spodziewaliśmy się ich znacznie więcej. Pan w porcie poinformował nas, że latem króliki ukrywają się głęboko w lesie. I oznacza to tylko jedno. Powinnam wrócić na wyspę ponownie, jak się ochłodzi. No cóż, wycieczki ciąg dalszy, krótki postój w prefekturze Ehime, aby spróbować ich lokalnej specjalności, tak zwany Thai Meshi, dorada z ryżem. Nasz kolejny przystanek to... A zresztą, sami zobaczycie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jeśli podobał Ci się mój filmik, to pozostaw po sobie jakiś ślad i obowiązkowo zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnego filmiku. Dziękuję i do zobaczenia.